Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Po kilku super intensywnych dniach zwiedzania w Phnom Penh jadę do Siem Reap, czyli drugiego po Phnom Penh największego miasta w Kambodży. Autobus ze stolicy do Siem Reap jedzie około 6 godzin, a widoki, muszę przyznać, nie powalają. Ta część kraju jest płaska. Poza polami ryżowymi niewiele jest tu ciekawego do oglądania. Zatrzymaliśmy się na lunch w normalnej restauracji, można sobie zjeść. Nie jest tutaj tanio, bo z tego co widziałam, średnio kosztuje 5 dolców posiłek, no ale jak ktoś jest wybitnie głodny, to może sobie coś zjeść. Znowu, podróżowanie po Kambodży jest łatwe, przyjemne, autobus jest duży, taki pełnowymiarowy, ale jest połowę tutaj siedzeń tylko, więc jest mnóstwo miejsca na nogi. Są wygodne, szerokie, skórzane fotele, jest klima. Bilet, ja zapłaciłam 7 dolarów. W czasie zachodu słońca jestem na wysokości największego jeziora w Azji Południowo-Wschodniej, czyli Tonle Sap. Więc jestem w Angkor Wat. Tak, są jakieś obchody tutaj. Dzisiaj jest ostatni dzień. Oj. Więc jadę zobaczyć, co tu się będzie działo. Po 17:30 albo 5:30 po południu. Czekajcie, bo są dziury. Można do Angkor Wat wejść za darmo, bez biletu. Ludzie tutaj przyjeżdżają, żeby zobaczyć zachód słońca. Ja jeszcze tutaj na pewno przyjadę, bo to mój pierwszy raz obecnie. Ale trochę się spodziewałam czegoś innego. No tutaj jest ruch. Mega. Ciekawe, jak jest w ciągu dnia. Muszę zobaczyć teraz. Możliwe, że po prostu wpuszczają wszystkich i dlatego jest tak ruchliwie. A tu jest impreza. Znaczy, dopiero się rozkłada. Znaczy, podobno o 6 zaczyna, ale kto to tutaj wie? A proszę bardzo, jak tu cywilizowanie. Lepiej niż na naszych festiwalach, mam wrażenie. Bo u nas nie widziałam nigdy stoliczków rozłożonych. Co prawda są one dosyć brudne, no ale są. Chyba trochę nie wstawiłam. Bo z tego co rozumiem, to oni się będą bić tutaj. To nie moje klimaty. Więc ja się chyba ewakuuję. A niestety nie mogę się od nikogo dowiedzieć, jaki tu będzie program, czy coś więcej się będzie działo poza biciem. Niestety okazało się, że mój pożyczony rower ma zepsute światła, tak więc zrobiłam sobie improwizowane światło.
Kambodża to kraj buddyjski. Chyba 97 czy coś takiego procent ludności są to buddyści. I będąc w Siem Reap, które jest wrotami oczywiście do kompleksu świątynnego Angkor, jestem ciekawa, co innego w Siem Reap można zobaczyć. Dzisiaj wybrałam się na wycieczkę do świątyni, którą znalazłam po prostu na Google Mapach. Tutaj ewidentnie trwają jakieś prace renowacyjne. Świątynia jest zamknięta. Trochę zamknięta, trochę nie. Zobaczymy, wejdziemy sobie do środka. Religijnych obecnie. To jest ciekawe w Kambodży. To właśnie takie bardzo dekoracyjne nagrobki. Podejrzewam, że to są nagrobki albo tutaj mnichów. No oczywiście nie są z złota. Tak samo jak w Finlandii, tak i w Kambodży maluje się na kolor złoty. Beton. Ale muszę powiedzieć, że nie wygląda to tak super tanio. Jakby ktoś nie wiedział, to by się mógł pomylić. Jesteśmy na obrzeżach Siem Reap. Z tego co czytałam, 70% ludności Kambodży, czyli z 16 milionów 70%, no czyli co, jakieś 12 milionów mieszka na wsi lub poza miastami. Największą aglomeracją jest Phnom Penh, czyli stolica, która ma około 2 miliony ludności. Siem Reap zamieszkuje około 250 tysięcy ludności. A Siem Reap jest drugim co do wielkości miastem w Kambodży. Ta wieś jest tutaj trochę mieszana. Ona nie jest bardzo biedna. Jest tutaj zdecydowanie przewaga budynków murowanych. Wiele z nich to są duże domy. Takie prawie willowe. Oczywiście, no, nie mówię, że biedni farmerzy w tych domach mieszkają. Ale tak na pewno tak przy drodze, tylko w powierzchu, specjalnie takiej ekstremalnej biedy tutaj nie widać. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że
Kambodża jest krajem, w którym notorycznie łamane są prawa człowieka. Między innymi wysiedlani są lokalni mieszkańcy z terenów, które są w jakikolwiek sposób atrakcyjne, czy to dla inwestorów chińskich, ponieważ Chiny tutaj bardzo dużo inwestują, czy to dla po prostu urzędników kambodżańskich. Tak czy inaczej, no niestety Kambodża jest krajem, można powiedzieć, dyktatury. Tutaj minister ten sam panuje, czy panował chyba w tym roku, się zmienił i przejął jego syn, no ale ten sam pan panował przez ostatnie 38 lat. Panował, no on był premierem, więc to nie jest takie panowanie, no ale to jest dyktatura w jakimś stopniu. Mega skorumpowany kraj i no pieniądze tutaj niestety rządzą. Ciekawostek. W Siem Reap znajdują się nawet ścieżki rowerowe, jakich nie powstrudziłoby się miasto europejskie. Nie ma akurat w takim wydaniu ich bardzo dużo, natomiast na głównych ulicach się znajdują. Na pozostałych ulicach, w sensie jak się wyjedzie jakby z samego centrum, jest zostawiony pas na poboczu, oznakowany jako ścieżka rowerowa, tylko że często on jest po prostu zajęty przez zaparkowane samochody. Tak więc tak. Ale tutaj, jak widać, ani nie ma skuterów. No czasem w jakichś bardziej obleganych miejscach są rzeczywiście ludzie, którzy tutaj no, kupują trochę te ścieżki. Kilka dni temu jakiś piknik tutaj się odbywał, widziałam. Ale ogólnie jak widać, ludzie z tego też korzystają. Mamy obecnie porę suchą, tak więc tutaj jest rzeczywiście ta ziemia sucha, to widać. O cholera, wąż. Okej, no więc takie rzeczy, jak ktoś się boi węży, to może lepiej tutaj nie przychodzić. Chociaż ten był mały i nie tak, że atakował, ale na pewno w porze deszczowej, jak trochę tutaj popada kilka razy dziennie, to ten ogród musi być całkiem niesamowity. Widać, że jest bardzo fajnie zadbany. To jest część ogrodu z roślinami takimi ozdobnymi. To drzewo jest fantastyczne, pokryte całe od góry do dołu przez kwiaty, nie wiem co to są za kwiaty,
w ogóle nie jestem światowa, więc nie pytajcie mnie o nazwę tych wszystkich sklepów, nie mam pojęcia. Ale wyglądają ładnie. Jedna rzecz, której tutaj brakuje, to są ławeczki. Moja mama jakby tutaj przyjechała, to była bardzo zawiedziona, że nie ma ławeczek, bo ona lubi mieć ławeczki wszędzie. Ale fakt faktem, że no, to by była wtedy taka ostoja w mieście. Zresztą słychać tutaj samochody, więc to nie jest tak, że zupełnie uciekliśmy od miasta. Natomiast i to jest też droga, która prowadzi do kompleksu Angkor. Tak więc no, jest to nieuniknione, żeby tutaj ruch był spory. Ale tak czy inaczej, jakby były ławeczki, to było przyjemnie sobie usiąść i po prostu tutaj posiedzieć trochę. Wejście jest darmowe do tego ogrodu, aczkolwiek przy wejściu stoi pani, która prosi, żeby w zamian za darmowe wejście polubić ich stronę internetową, albo znaczy stronę na Facebooku, albo na Instagramie. Mały, że tak powiem, wysiłek w zamian za obejrzenie tego fajnego ogrodu. Jeśli ktoś nie ma social media, to myślę, że tak czy inaczej puszczą, że to nie tak, że powiedzą, że nie. No, tak więc polecam, na pewno warto tutaj wpaść, jeśli macie trochę czasu i chcecie sobie odpocząć i pooglądać lokalne rośliny, to tutaj jest jak najbardziej fajne miejsce. No i za darmo, i po drodze do Angkor Wat, albo jak wracacie z Angkoru, to można się tu zatrzymać.